potrzebuję pomocy. 10 sztuk złota. O nic więcej nie proszę. Dzień dobry, witam serdecznie. Jestem Panku, zapraszam na kolejny odcinek z Chronik Myrtany. Szedłem sobie właśnie do slumsów, żeby się bić na pięści, a tu mnie kobita zaczepiła i chce 10 sztuk złota. No, nie wiem, proszę. Oto złoto. Jest pan taki miły. Ciekawe, czy ona też mnie będzie co jakiś czas nagabywać, tak jak tamci, moi już przyjaciele, można by rzec. Nie wiem, no w każdym razie chciałem zacząć odcinek już na miejscu, no ale wyszło jak wyszło, także... no dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Smacznej kabusi. Odór slumsów mnie dusi. Co jest grane? O cholera, nie wiem kto z kim. Nie wiem, czy się czy się dołączać, czy nie. Co tu się dzieje? Jest to jakiś bandyta? Jak wy się tutaj nazywacie? Z kim wy się lejecie? Zbir! Ty zbirze! Widzisz, to nie było takie trudne. Dobra, nie krzycz na mnie. Przepraszam? Nie ma ten pan przy sobie nie ma nawet jednej złota. Sztuki złota? Zajmij się twoją masz bronią. Pan takim dobrym człowiekiem. Co znowu? Wzywam cię na pojedynek. Okej. Okay. Nie? Tak, ciebie. Słyszałem nieco o tobie. Jestem oburzony, że ktokolwiek jest tobą zainteresowany. W tym mieście najsilniejszy jestem ja. I z łatwością ci to udowodnię. Pokaż, na co cię stać. Dobrze zatem? Przygotuj się do zbierania zębów z ulicy! Nie będę ci pomagał w zbieraniu twoich zębów z ulicy. Odłóż... Porozwalają sobie... A, no porozwalają sobie łby. No co mam ci powiedzieć na ten temat, kolego? Co tu się dzieje? Ledwo chłop do slumsów przyszedł. Ale ten mu najebał. Dobrze. Jest tu coś? Złota nie miał niby przy sobie. Nie wierzę. Dobra, wstawaj, typie. Idę się bić właśnie, więc fajną rozgrzewkę mi załatwiłeś. O, moja głowa. No co tam? Ty, łajdaku! To nie była uczciwa walka. O co ci chodzi? Ja wygrałem, ty przegrałeś. Zobaczymy następnym razem. No Jezu, czy to jest ktoś na wzór kogoś tam z Dolnego Łęgu, czy z Małego Łęgu, z Wiedźmina 3, co chwilę tam o honor Panny Jagódki się chciał napierdalać. Będzie to samo. Dobra, ja bym się musiał trochę wyhilować, zanim przystąpimy do jakichkolwiek tutaj TGS-ów. Ja mam strasznie mało żarcia znowu. Trzeba to będzie zmienić. Albo nauczyć się alchemii i robić miksturki lecznicze, chociaż to się średnio chyba opłaca. Dobra, gdzie to było? Tutaj? Tutaj, dobra, no to robimy save'a i wbijamy dalej. Znaczy wbijamy znowu, po raz kolejny. No myślę, że teraz już sobie pojedziemy do końca. Wszystkich walek. Hej, ty! Pyk. Mogę zawalczyć na arenie? Masz szczęście! Akurat znalazłam dla ciebie odpowiedniego przeciwnika na dzisiaj. Dzisiaj będziemy walczyć na pięści. Świetnie się składa. Facet jest strażnikiem, więc podejrzewam, że wolałby nie tłumaczyć się jutro u Rodericha z pociętego pancerza. Stawka wynosi 150 sztuk złota. To jak? Jasna sprawa, wchodzimy. Chętnie spróbuję swoich sił. Powodzenia. Dobra, no to robimy tak. Mam nadzieję, że on mnie nie zacznie bić tak od razu, nie? Ściągamy broń. Ściągamy pierścienie pirata i zakładamy... Gdzie są? A, dwa mam tutaj, tak to wygląda, dobra. Są już dwa założone? Ej, bo nie wiem, zwiększa siłę czterokrotnie. Dobra, zobaczmy, bo... siła 60... Ej, zestakowały mi się i nie mogę założyć ich osobno. Co za gówno. No nie wierzę. A mogę wyrzucić jeden na przykład? Nie, wyrzucam dwa od razu. No nie. Ale skam. No nie wierzę. Nie wierzę po prostu. Dobra, trudno. Dawaj mi to pierścienie pirata. Co za gówno.
A, save'a jeszcze zrobię. I 500 sztuk złota psu w dupę. Ja pierdziele. Oj nie! Halo! Bijemy się normalnie. A jednak mi się nie wymkniesz. Jednak nie. Au! Można tu combo robić? Bo nie pamiętam, czy się dało. Ha! Dobra, mam sposób na typa. No jednak nie. Ale to będzie długo trwało. No, miał siłę, kurna, 4 razy większą. To by działało. Ej, wiem, co jeszcze można zrobić, kurde. Chociaż nie, bo to pewnie zadziała tak samo. Założyć jeden. No, musiałem założyć jeden, albo nie, odłożyć jeden do skrzyni, założyć jeden i potem wrzucić drugi, ale to i tak się chyba wrzuci na to samo miejsce, więc nic mi z tego nie przyjdzie. Wow, ale weszło ładnie. Więc no, raczej dupa. Nic z tego nie będzie. Proszę bardzo, i strażnik sobie musi jeszcze dorabiać, widzę, do żołdu. Ja tu tylko dla expa i sławy w podziemiu, żebym był znany, wiecie, wszędzie, gdzie znany być powinienem, żeby odpowiednie osoby, jak mnie zobaczą... To mi tu kombo jakieś chciał wysunąć. Żeby odpowiednie osoby, jak mnie zobaczą, to wiedzieli, że to jest... Ej, to jest ten typo! Albo... czołowy przedstawiciel gildii, albo mistrz areny, albo, no nie wiem, najwspanialszy obywatel Starego Miasta, wiecie, wszędzie być najlepszym trzeba. Oj, coś tam tu nie idzie teraz, ewidentnie. No dobra, jednak się da jakoś kombosy wyprowadzać. To chyba najpierw pierwszy cios musi wejść, dopiero potem mam można. Mam nadzieję, że facet nie pobiegnie prosto do Rodericha na skargę z powodu tej przegranej. Tak czy inaczej, zgodnie z umową, oto twoja nagroda. Dobra. I tu jest wyrko, jak ja bym... A nie, dobra. Nie, bo jestem trochę ograniczony czasowo, jeśli chodzi o ten. Jeśli chodzi o... Te ulotki odnośnie, no, handlów, znaczy, no wiecie, o co chodzi. Ja muszę sobie zobaczyć, bo zestaw Nordmarczyka też chyba dawał premię do walki bronią jedną... A nie, bo tam do zręczności, dobra, to nieważne. Mi właśnie bardziej zależy na zręczności teraz. No, a on Nordmarczyka dawał siły chyba. Dobra, to nieważne. Nie było tematu. Dobra, no to muszę się wyhealować troszeczkę. Co my tu mamy jeszcze? Potrawka... O nie! Nie doczytałem po prostu. To jest potrawka szybkości. A tu mam jeszcze te szaszłyki ze ścierwojada i dyni. To się można podhealować troszeczkę. Szczur na patyku. Raz, dwa. Dobra. Teraz niestety zapierdalam, no ale trudno. I jedziemy dalej. Hej. Mogę... Masz przeciwnika. Trochę więcej krwi. Bronią białą, dobra. Z najbardziej doświadczonym wojownikiem jak do tej pory. To jakiś południowiec. O. Tak wywija mieczem, że wygląda to jak... To czyżby zajęcie. Ostatnia walka? Stawka wynosi 200 sztuk złota. No jak na 200 jak? Sztuk złota, to nawet tak brzmi, jakby miała być ostatnią. Chętnie spróbuję swoich sił. Powodzenia. No dobra, no to już jak bronią białą, no to... Miecz pojedynkowy, tak? To tym się posługiwałem? Chyba tak. No jest pan południowiec, zobaczymy jak wywija bronią. Czy będzie miał jakiś specjalny tam styl walki, czy coś takiego? Mam tu jakiegoś minibossa albo coś takiego? No siekierkę ma niby zwykłą, ale... No cóż, no. Chciał dobrze, nie? Pokazałeś mu, jak walczymy tutaj na Archolos. Oto twoja nagroda. Masz tu też coś dodatkowego na zachętę. Uuu, smoczy korzeń. No i koniec. Jak to się stało, arena skończona. Zaczęłaś prowadzić arenę?
W slumsach dziewczyna ma tylko dwie rzeczy do wyboru, jeśli nie chce chodzić głodna spać. Być na tyle twardą, by samej wziąć to, czego potrzebuje, albo mroczne tajemnice. Jak sam widzisz, ja nie zamierzałam trafić do tamtego przybytku. Jestem szczęśliwa, mam za co żyć, chłopcy się mnie słuchają, nikt mi nie dyktuje, co ja mam robić. Polecam ci zrobić to samo. Życie na kagańcu to nie jest prawdziwe życie. Mogę zawalczyć na arenie? Masz szczęście. O nie, jeszcze ktoś jest. Odpowiedniego przeciwnika na dzisiaj. Tego wieczoru potrzeba trochę więcej krwi. Zawalczycie. A myślałem, że koniec, bo już tam bonusik dostałem i tak dalej. Na siebie uważać. Jeden z ludzi lichwiarza chce trochę rozprostować kości. Jeśli będziesz ostrożny, to może uda ci się go pokonać. Stawka wynosi 250 sztuk złota. Okej, dobra, myślałem, że to już. Chodzisz w to? Chętnie spróbuję. Tym bardziej, że tu dodatkowe te opcje dialogowe nam się pojawiły. Dobra, czyli ktoś z od Volkera, tak? No dobra, to też pokażemy, że nie najgorsi jesteśmy tutaj w tym fachu. Dobra, gdzie ty tam staniesz, żebym się na ciebie nie wjebał? No chodź. Jednak cię mam. Jednak nie masz. Nikt nie mówił, że mnie nie masz. Kurna, jak mi kryt wejdzie, to o! Oj, jemu też wszedł. Oj, oj, oj. Zabolało. Nieźle, całkiem nieźle. Jak widać, Volker będzie musiał rozejrzeć się za trochę bardziej doświadczonymi wojownikami. Oto twoja nagroda. Mogę zawalczyć na arenie? Masz szczęście. Akurat znalazłam dla ciebie odpowiedź. No, dzisiaj będzie napięści. Na pomysł bardziej nietypowej walki. O nie! Zmierzysz się z dwoma przeciwnikami jednocześnie. Nie są może zbyt silni, ani nie mają wyjątkowej techniki, ale za to walczą jak bracia. Ty kontra no ale to dwuka, nie, to musiałby mieć ten... Musiałbym rozwiązać to? Sprawę z tymi... Stawka wynosi 300 sztuk złota. Pierścieniami pięściarza. Innym może razem. Może innym razem. W takim razie nie martw... Ale mogę jeszcze przyjść. Dobra, świetnie. No bo absolutnie... A, czekajcie, mam te miksturki jeszcze do upicia. To sobie machnę. No chyba no nie czaję tego, nie? Nie rozumiem, dlaczego to się stakuje jedno na drugim. Wiecie co? Ja sobie to spróbuję wygooglować, bo może to jest jakiś bardziej znany temat, albo po prostu są faktycznie dwa pierścienie pięściarza, tylko w jakiś sposób są dwa rodzaje, a ja mam dwa razy ten sam. No nie wiem, kurwa, jak to... Kroniki... Wybaczcie, że tak na wizji, ale no... Co wam poradzę? Czasami bywa i tak. Kroniki Myrtany. Pierścienie. Nie ma. Czyli nikt nie miał takiego... takiego problemu. Jest kot na pierścień pięściarza. To się ktoś wyszukiwał w Google'ach. O, mam dwa razy pierścień pięściarza, ale nie pokazuje się jako osobne sloty. Zobaczmy, co to... O Jezus, jak ktoś ma niedostosowaną stronę do telefonów. A nie, jednak jest, dobra. Miałem to samo, za pomocą skrzyni po kilku próbach udało mi się je rozdzielić. Wyszedłem ze skrzyni, założyłem jeden, potem wziąłem drugi ze skrzyni, założyłem drugi. Właśnie to samo chciałem zrobić. Kup następny. Tak, bo kurwa nie mam co robić z 500 sztukami złota, tylko kupować w nieskończoność pierścienie pięściarza. Właśnie tak chciałem zrobić, odłożyć jeden do skrzyni, założyć i wrzucić drugi, czyli widzicie, to najwyraźniej działa. Dobra, to sobie... A, tylko gdzie jest jakaś skrzynia? To jest pytanie. Nie wiem, czy Kurt będzie miał w swoim pokoju jakąś? Bym sobie mógł przechować, a jak nie, to nie wiem, czy jest jakaś w mojej skrytce pod schodami? Nie mam pojęcia. No nie, bo jak tam jest ich dwóch, to ja potrzebuję więcej siły. Potrzebuję bardziej się nadupcać, bo to jest... No, samobójstwo, nie? Jakbym miał się tak wystawić do mnie do poznania. Oho, czyżby coś czas leciał? Do licytacji pozostał już tylko dzień. Okej, dobra, czyli trzeba jak najszybciej ogarnąć tę sprawę. No nie, tu nie ma kuferka żadnego, dobra.
Okej, okay, dobra, no to nieważne, to musimy załatwić tę licytację. W takim razie, bo mi czasu braknie. A pięściami zajmiemy się najwyżej kiedy indziej. No jak znajdę gdzieś jakiś kufer, no to... To spróbuję zrobić ten myk. Na razie robimy tak, jak jest teraz. Tylko gdzie znajdę tego typa, gdzie znajdę tego węzela, o którym była mowa? Przecież ja nie mam pojęcia, gdzie on jest. Czekajcie, to będzie ten pisarz stąd? Znowu jakiś zbir. Ale to mają przerąbane, kurde. Dobra, no chodźmy, pomóżmy im. To już po tobie, śmieciu. A, weźcie sobie tam z niego co chcecie. Tak, tak, masz, trzymaj. Waleczny jesteś, stary, więc nie zasłużyłeś. Nie masz nawet złota. Zasłużyłeś jak najbardziej. Wezmę twoją broń na przechowanie. No, weźcie sobie, weźcie. No, może to jest ten typowo właśnie ten pisarz po prostu. Tylko czy on nie poszedł siedzieć za ten? Nie pamiętam, jak on się nazywał. Ale coś mi się ostro wydaje, że nie węzel. No, ale może w tym, może w ratuszu ktoś jest. No nie wiem, zobaczymy. Bo co mi mówi ten dziennik na ten temat? Mam to zrobić u węzela, kilka kopii. Nie będzie żadnej ceny minimalnej, więc konkurencji będzie sporo. No dobra, no bo chciałbym, wiecie, tylko kurde, czy jak zobaczą, jak ten chłop, który mi to zlecił, zobaczy, że ogłoszenia wiszą na inny dzień, to czy, nie wiem, nie posądzi mnie jakieś oszustwo albo coś, no nie chciałbym też tak zaczynać swojej przygody w starym mieście, nie? Mogłem ci powiedzieć wcześniej. Nie, to jest ktoś Artur. A nie węzel, ale ten drugi może śpi albo coś? Jest tu ktoś? O, jest węzel. Dobra, siemanko. Czego tu szukasz? No Jezus. Odejdź. Widzisz, to nie było takie trudne. Niczego, no, usługi. Dobra, albo jest po północy i przez to mi to tak pstryknęło, nie? No, to się prześpijmy normalnie do rana i idźmy z tym questem dalej. A szkoda, bo chciałem te pięści już skończyć, no ale dom jest jednak mimo wszystko ważniejszy. Chociaż pewnie jakbym nie rozesłał, to po prostu licytacja by się zaczęła, nie? I tyle. To jest chyba taka moja opcja, żebym mógł, nie wiem, właśnie sobie coś ugrać na tym, żeby nie musiał aż tak dużo pieniędzy wydać. Nie mam pojęcia. Dobra, do poranka. No i jedziemy dalej. No czas się kończy, kurde. Na te wygibasy wszystkie, także trzeba trochę zrezygnować z poprzednich planów i zająć się czymś innym. Dobra, panie węzel. Sędzia zlecił mi zamówienie 5 kopii tego dokumentu. Licytacja domu. Dobrze. Kopie powinny być za chwilę gotowe. Proszę, oto dokumenty. Na osobnej kartce rozpisałem zawartość z odwrotu dokumentu. Dzięki za pomoc. A to ja nie mogłem tego w żaden sposób sfabrykować chyba, co? Spis powiadomienia o licytacji. Plac targowy, dzielnica rzemieślników, targ rybny, stare miasto. Dobra, plac targowy naprzeciw pracowni krawieckiej Insygnia, okej. Okay. No to nie mam nic odnośnie tego, że coś mogę pozmieniać, nie? Mam rozwieść ogłoszenia w tych miejscach. Mam już powiadomienia. Do licytacji pozostał dzień. Dobra, nie wiem, może mogłem to jakoś sfabrykować, może nie. Nie mam pojęcia. W każdym razie nie miałem opcji tego zrobienia tego u węzela. Dobra, pracownia krawiecka jest, zdaje się, gdzieś tutaj. Jak dobrze kojarzę. Nigdy w niej nie byłem swoją drogą, więc może warto by też tam zajrzeć kiedyś. Aha, bo tu jest tablica ogłoszeń. Tablica ogłoszeń, zestaw ogłoszenia. Węzel musiał się pomylić. Na ogłoszeniach podany jest inny dzień licytacji, ale mogę to wykorzystać na swoją korzyść. To on się pomylił. I co, i mogę się wrócić albo rozwieść, tak? Węzel musiał się pomylić. Na ogłoszeniach podany jest inny dzień niż miał być, ale mogę to wykorzystać na swoją korzyść. Jeśli załatwię kogoś, kto pójdzie za mnie na licytację, by nie wzbudzać niepotrzebnych podejrzeń, mogę zdobyć ten dom dla siebie za ułamek wartości. Rozwieszę resztę ogłoszeń, zastanowię się, co dalej. Aha. W związku z rosnącym zapotrzebowaniem na broń i pancerze dla
armii królewskiej. Dobra, gdzie to jeszcze jest? Muszę jakąś dobrą trasę sobie znaleźć. Dzielnica rzemieślników naprzeciw rzeźni, targ rybny i dwa razy stare miasto. No dobra. To trzeba będzie tak trochę inaczej pobiegać. Aha, dobra, to wiem, o co chodzi. Że ja przyjdę w odpowiedni dzień, a ktoś wcześniej pójdzie i kupi to za mnie, tak? O to chodzi? No bo nie mogę mu... Kurde. Mogę mu powiedzieć, że się pomylił, żeby mi zrobił kolejne, czy nie? Nie. No chyba, że przez to, że już rozwiesiłem jedno, to już nie... Ale nie, no. No nie, no nie, no nie. No ciekawe, jak to wyjdzie. Czy tu oszustwo mi popłaci w jakikolwiek sposób. Czyli to samo się tak zrobiło. To ja tu nic nie kombinowałem. W sumie faktycznie on tak rozwiesił, nie? Rozwiesił, rozpisał. Że tak to wygląda, a nie inaczej. Zostaw ogłoszenie. Teraz na targ rybny i potem z powrotem do Starego Miasta. No i nie wiem. I kogo ja mam w ogóle znaleźć, żeby poszedł to kupić za mnie. Dobra, zobaczymy. No, pewnie wpadnie jakiś wpis, jak tylko... jak tylko rozwieszę wszystkie ogłoszenia. No bo na tej licytacji być trzeba. Pewnie będzie opcja albo pójdę osobiście, albo znajdę kogoś, kto pójdzie za mnie. Tylko co, jakiegoś kurna bezdomnego? Słupa mam podstawić po prostu? Nie wiem. Jak to załatwić, żeby ktoś to kupił w moim imieniu? Gdzie to jest tablica ogłoszeń? Tutaj, dobra. Coraz bardziej zaludniony ten port tutaj. Marvin, znowu się spotykamy. Widzę, że nieźle się tu zadomowiłeś. Co u ciebie? Znalazłeś Jorna? To długa historia. Rozumiem, nie musisz mi opowiadać. Mam nadzieję, że ostatecznie wszystko dobrze się ułoży. Dzięki, Kazim. A co tam przeglądasz? Może potrzebujesz jakiejś pomocy? No, w zasadzie. Sędzia zlecił mi rozprowadzenie tych ogłoszeń odnośnie licytacji domu w Starym Mieście. No tak, jakoś trzeba zarobić na życie. Też staram się łapać, czego się da. Mam jeszcze kilka spraw do załatwienia. Powodzenia z tym rozwieszaniem i uważaj na siebie. Może chciałbyś mi pomóc? Planuję kupić ten dom, ale będę potrzebował czyjejś pomocy. Kupić dom? Przecież to jest... To musi być warte małą fortunę. Podmieniłem ogłoszenia. Wszyscy będą myśleli, że licytacja odbędzie się dopiero za 3 dni. Dzięki temu cena powinna być niska. Teraz mnie zaciekawiły. Co miałbym zrobić? Chciałbym, żebyś przebrał się za bogatego kupca i wylicytował ten dom w swoim imieniu. Po wszystkim, jak sprawa trochę ucichnie, odkupię go od ciebie. Nic nie ryzykujesz, a zarobisz całkiem niezłą sumę. Nie jest to do końca legalne. Cholera, co mi tam. W końcu pomogłeś nam wszystkim po przybyciu do wioski. Kto wie, czy gdyby nie ty, to ten staruch Albin nie wysłałby nas wszystkich do lochów. Widzę jednak 2 poważne problemy. Nie do końca wyglądam na kupca. A tym bardziej nie mam przy sobie tyle złota, by móc wylicytować dom. Spokojnie, wszystko ogarniemy zaraz. Zajmę się zdobyciem stroju i złota. Dobrze. Będę czekał przy wejściu do Starego Miasta, od strony portu. No dobra, czyli chyba odwiedzimy pracownię krawiecką. Okej. Co my tu mamy? Nie robiłem cięcia dzisiaj w tym odcinku, nie? No, mam nadzieję. Całe szczęście padłem na Kazima, od strony portu, więc zdobędę pewnie... Zakład krawca, dokładnie. 1000 sztuk, 1030. 1000, dobra. Się zasrałem troszeczkę. Kurde, za tysiaka? 7. Dobra, no to lecimy najpierw faktycznie do tej pracowni krawieckiej. I znowu, no to widzicie, może jakbym zaczął od targu ryb. Chociaż nie, może on jest, był zaprogramowany, żeby się pojawić zawsze przy trzeciej rozwieszonej. Nie wiem, no nieważne, w każdym razie. Czy zawsze mógłbym go spotkać tutaj, czy przy trzecim ogłoszeniu, to mógłbym rozegrać tak, że targ rybny, dzielnica rzemieślników i od razu bym był pod tym. No dobra, no pobiegamy sobie trochę, nic nam się nie stanie, prawda?
sporo i tak się tu biega i tak, więc... No tak, już trzymaj, stary, mam bardzo mało czasu. A stawka jest turbo wysoka. To nawet od Kazima mógłbym go odkupić za kurna 1500. Niech ma już, niechby... Jakby też coś zarobił na tym, nie? Znaczy, no zarobi 1000 sztuk w sumie. Nie, to w sumie racja. Bez sensu mu jeszcze dokładać. Ale on z tej całej zgrai, która... oho! Chłopaki, to on! Co to ma znaczyć? Byłeś taki miły dla mnie. Pomyślałam, że mógłbyś pomóc także moim znajomym. Chcemy tylko 10 sztuk złota na głowę. Dobra, ja jestem po prostu ciekaw, dokąd to zawędruje. Trzeba sobie pomagać. Tylko dobrze je wykorzystaj. Mam nadzieję, że to pomoże. Cholera, trzeba uciekać! Jak miło! Musimy odwiedzać cię częściej. Wiecie, no 30 sztuk złota, 125 expa na przykład, no to jest dobry deal, nie? Mi to tam wszystko jedno, ale jestem po prostu ciekaw, dokąd ten quest zawędruje, nie? Bo jakbym powiedział, że nie, to co, rzuciliby się na mnie, no przecież bym ich zamordował w moment. A tak jest przynajmniej ciekawy, więc zobaczmy, o co chodzi, czy będzie ich coraz więcej przychodzić na przykład? Że raz będzie 5, 10 i tak dalej? Zobaczymy. Jak to się tam dalej rozwinie. Dobra, no i widzicie, mówiłem, że nie byłem w pracowni krawieckiej. Proszę bardzo, wchodzę do pracowni krawieckiej. Halo? Ktokolwiek? O, dzień dobry. Hej, czym się tutaj zajmujesz? Czy to nie jest oczywiste? Nie widzisz tych wszystkich wspaniałych materiałów, delikatnych nici i stojaków na ubrania? Jestem krawcem, a to mój zakład. Jeśli chcesz wyglądać jak porządny obywatel, to nigdzie nie znajdziesz równie pięknych strojów, co u mnie. Chciałbym kupić ubranie. Ależ oczywiście, proszę się rozejrzeć. Strój bogatego kupca. Czerwony chyba, co? Taki będzie, kurna, już naprawdę poważny. Z czapką, a jak? Ale to nie dla mnie, Marvin. To dla naszego szwindlu małego. Dobra. Teraz tak, gdzie to będzie jakieś wejście do Starego Miasta? To jest moje pytanie. Pytańko. Słuchajcie, słuchajcie, mieszkańcy. Tak, na tyle nauczyłem się je omijać, żeby nie wpadać na nie przypadkiem, że wyrzuciłem je całkowicie z pamięci, jeśli chodzi o planowanie trasy przez miasto. A gdzieś tu chyba w lewo powinno być przejście za chwilę. Więc najpierw pójdę do Kazima, dam mu co trzeba, a potem... No, mózgu, działaj. A potem rozwiesimy resztę ogłoszeń. Od strony portu, no dobra, no to Kazim gdzieś tu powinien czekać. To jest ten południowiec, z którym zawsze będę mógł jeszcze pogadać, jakieś kościorka tam wykonać, ale no nie wiem, no południowcy nie zrobili na mnie dobrego wrażenia, więc... Raczej niekoniecznie chciałbym się... ładować w jakieś interesy jeszcze z nimi. Dobra, czyli chyba najpierw muszę jednak rozwiesić ogłoszenia, a dopiero potem... dopiero potem się zająć naszym małym przekrętem. Dobra, ta pracownia jest tutaj. Zostaw ogłoszenie. I Austeria. Chyba tam? Nie wiem, nie pamiętam. Nie, jest duże to Stare Miasto, ale można się trochę pogubić mimo wszystko. To była tablica ogłoszeń w ogóle? Nie odnotowałem tego w ogóle. No jest, faktycznie. Dobra, zrobię save'a na wypadek, jakby coś tu miało pójść. Nie tak. Dobra, 500 wpisów. Mam przy sobie odpowiedni strój, mogę zanieść go Kazimowi. No okej, okay. Czemu nie można było tego zrobić w trakcie? Właśnie, bo to może są jacyś... Dobra, musimy tu zajrzeć.
i pogadać też z różnymi osobistościami. Jakiś kwestików jeszcze sobie dołapać, bo czemuż by nie? No tutaj szanowanym obywatelem już niedługo, tylko znowu będzie, znaczy tam była mowa, że żeby poczekać kilka dni, zanim odkupię tą chatę, więc kurde, możliwe, że w tym odcinku jeszcze nam się nie uda. Nie będę specjalnie czasu skipował, nie będę spał po 500 razy. Nie, pewnie nie masz nic ciekawego. No, nie będę spał po 500 razy, żeby tylko czas przyspieszyć, ale spróbujemy jeszcze tego myku z pierścieniami pięściarza, żeby skończyć tego questa i zobaczymy. Przyniosłem strój i złoto. Zdejmij te kusze, typie. Jeśli strażnik spróbuje mnie zatrzymać? Sam sędzia wyraził zgodę na wpuszczanie wszystkich licytujących do Starego Miasta. A ty wyglądasz jak typowy zamożny kupiec. Miejmy nadzieję, że wszystko pójdzie zgodnie z planem, to oboje trochę na tym zarobimy. Spotkamy się za 2 dni pod twoim nowym domem. Za 2 dni, no dobra. No to co, no to potrzebny mi jakiś kufer teraz w takim razie. Cholera, skąd ja tu wytrzasnę kufer? Bo nie mam chyba, mam tam pod schodami u siebie? Nie będę się gdzieś zakradał i okradał kogoś tylko po to, żeby wrzucić tam pierścień, żeby baga naprawić. Ale no może coś tam jest, skoro to moje lokum, to może jakiś kuferek się tam znajdzie. Ciekawy. No jak nie, no to tak myślę, ale no nie, tu nigdzie w mieście nie otwierałem żadnych kuferków. A latać znowu po całej wyspie to też mi się tak średnio chce. Szczerze mówiąc. Ciekawe, czy będę mógł odsprzedać komuś to wspaniałe lokum. No nie ma, no kurwa mać, no. Może w slumsach coś znajdę, może w slumsach kogoś okradnę, albo gdzieś tam leży jakiś kufer, nie wiem, no nie mam pojęcia. Gdzie tu w miarę w pobliżu mógłbym dorwać jakiś pusty kufer? Myślę i nic nie mogę wymyślić. Zowitą zapłatę w złocie, ale również możecie liczyć na własny pancerz i oręż. A, to Volker pewnie rekrutuje sobie. Pewnie z mieczem? Bez obawy. Ludzi. No i niech se rekrutuje. Na zdrowie. Dobra, tu wejdę na przykład? Wejdę. Jest tu ktoś? Nie ma nikogo, złoto leży po prostu. Jest jakiś kufer, dobra, jedziemy. 3 razy w lewo. O! Spoko. Fajny ten, fajne znalezisko. No właśnie, to jest też kwestia taka, że... A jak przerzucać pojedynczo rzeczy? Jak założę, to nie przerzucę chyba, nie? Czy da radę tak zrobić? Nie, nie przerzucę. A wyrzucę? Dam radę wyrzucić? No to też wyrzuciłem oba. Ej, jak się przerzuca rzeczy pojedynczo? No z kontrolem, no właśnie. No to nie pykło mi przed chwilą. W sensie one są traktowane jako... O! Okej, dobra. Rozdzieliły się w jakiś dziwny sposób. Załóżmy teraz ten jeden. I jak sobie przerzucę ten. To się zestakowało. Jest, są osobno. Dobra, udało się. Czyli kilka razy trzeba było jakoś tak dziwnie to przerzucić po prostu. Pomiędzy tymi. Pomiędzy skrzynią a ekwipunkiem. Dobra, no to co? To kończymy tego kościoła. Tu jest łóżko, więc spokojnie mogę się przykimać. Ktoś tu miecz wyciągał. O! Wreszcie coś tu rozwalają sobie łby! Dobra. No, zdesperowany był chłop. Dobra. Wyrko. Do wieczora chyba, co? Wieczorem wystarczy? Do mnie, do Poznania, co tu wpadło. Czas odwiedzić... Aha, już? No dobra, no to jak skończymy tutaj. Hej,
Chcę zawalczyć. Stawka wynosi 300, tak jest, chętnie. Powodzenia. Robimy save'a. Zaraz zobaczymy, czy faktycznie ta siła nam się jakoś potężnie zwiększyła. No w tym rzecz, że nie. Aha, bo nie mogę mieć broni. Ale bym zjebał. Nadal nic. A mam je założone. No mam. Teraz, dobra. Siła wzrasta. 276. Dobra, to teraz save'a zrobimy. Ej, ten człowiek Volkera nie wziął swojej broni. Pałkę zostawił. No chodźcie. Zobaczmy, jak to pójdzie. Dajcie mi trafić w jednego. No, myślałem, że będzie lepiej, ale dobra, oni też mi niewiele robią, więc... Myślałem, że na 3 strzały będą schodzić, no ale dobra. Pstryk. Dobra, już się nie będę starał tam jakichś uników robić, czy czegokolwiek. Po prostu im najebie. Nieźle, całkiem nieźle. Nie spodziewałam się, że aż tak dobrze ci pójdzie. Oto twoja nagroda. Masz tu też coś dodatkowego na zachętę. To znaczy? Pas siły, o! Mogę zawalczyć na arenie? Masz szczęście. Akurat znalazłam... Tak, przeciwnik, na pięści. Jest jednym z najbardziej rozpoznawanych wojowników na mojej arenie. Czyżby to była ostatnia? Na tę walkę czeka od dłuższego czasu wielu stałych bywalców. Chcę, abyś zmierzył się z jednym z wilczych synów. Ostrzegam cię. Facet jest twardy jak skała, a uderza jeszcze mocniej. Stawka wynosi 500 sztuk złotych. No to musi być już ostatnia. Chętnie spróbuję swoich sił. Powodzenia. Dobra, no ale wiadomo, to full HP, nie? To... Inaczej to nie podchodzimy do takich rzeczy. O, punkty trafień, proszę bardzo. Gulasz dzika na winie. Nie wiem skąd to mam, ale... Działa. Szczur na patyku jeszcze jest. Ścierwojad z dynią. Śledzik. No i jedziemy. Gdzie ten wilczy syn? Jest wilczy syn. Skurczy syn. Dawaj. W chuj siłę mam, kolego. Jednak... Domyślam się, że uderza mocno. Wolałbym nie przyjąć tego ciosu, wiecie. Lepiej, żeby nie dziobnął. No dobra, nie tak mocno. W sumie to nawet nie muszę się bronić, mogę mu po prostu najebać i parę ciosów jak we mnie wejdzie, to się nic nie stanie. Dobra, leż. Dobra, obejdziemy sobie tak dookoła, bo nie chcę gadać z nim, jak jestem cały czas na arenie, bo się za szybko w walkę ewentualnie nie wrzucić. Oto twoja nagroda, zasłużyłeś sobie. Wróć do mnie za jakiś czas. Muszę znaleźć kogoś, kto będzie w stanie ci dorównać. Oto twoja nagroda. Czyli jeszcze nie koniec. O cholera. Mogę zawalczyć. Tego wieczoru potrzeba trochę więcej krwi. A jednak. Zawalczycie bronią białą. W końcu udało mi się znaleźć kogoś odpowiedniego. To góra mięsa i metalu. I przybyła tutaj prosto z samego Nordmaru. Oho. Jeśli uda ci się go pokonać, to już sama nie wiem, kto będzie w stanie cię powstrzymać. A uważaj, facet jest trochę nieobliczalny. Stawka wynosi 1000 sztuk złota. No, grubaśnie. Grubaśnie, ale wchodzę. Chętnie spróbuję swoje. Powodzenia. Czy on będzie miał jakieś tutaj sztuczki? Będzie stosował? O kurde, jak idzie powoli. Skubany, pewny siebie. Dobra, bo ja tu teraz muszę... pozmieniać te... swoje statystyki. Pierścień pirata. Coś tak myślę, może siły sobie dorzucić trochę? Czy jak ja zdejmę wszystko, to cały czas... Nie, mam za mało zręczności. Premion walki bronią. Ale może troszeczkę więcej siły by się przydało. Punkty trafień.
No chyba nawet nie mam żadnego amuletu na siłę, nie? No nie, dobra. To wracamy do tej mojej brońki. Jeszcze jeden save. Coś tu, czuję, że tu by się miksturki wzmocnienia przydały, ale no już dobra. Nie ma to nie ma. Próbujmy. Może nie będzie tak źle. Ale mi zajebał. Ale dobra, po prostu wszedł mu kryt. Nie, nawet marski młot to biorę. Jakoś poszło, ośle. To niesamowite, dopiero co przyszedłeś tutaj do mnie. Dobra, padło osiągnięcie, więc raczej teraz, koniec. A teraz nawet Nordmarczyka kładziesz na deski. Ta walka przyniosła mi małą fortunę. Mam tu dla ciebie coś specjalnego. Oto twoja nagroda. Miecz Aleny. Uj, 2000 sztuk złota. Ekstra. Cóż to za miecz? O, fuck. 95 zręczności wymagane, ale jest piękny. Oj, tutaj będzie dylemat. To na 95 zręczności. Czy penetracja pancerza, czy większy damage. Wow. Ładnie, ładnie. Dobra, założymy sobie mój łuk z powrotem. Wracamy już do normalnego wyposażenia. Aha, trzy za mało, no tak. Odłóż broń. Nie, widzisz, nie to chciałem. To nie było takie trudne. Trzeba zestaw pirata zarzucić. Dobra, przekiwamy się do rana, idziemy po chatę i będziemy kończyć. A przede mną tydzień niegrania w Kroniki Myrtany, wyobrażacie to sobie? To będzie straszne. Dlatego nagrywałem teraz tak turbo na zapas. I w takim momencie nowej chaty i questów i w ogóle... A, no trudno, no. Bywa i tak. Ale będzie się bardziej chciało grać, jak wrócę do nagrywania znowu. No i będzie też brakowało nagrywania po 3 odcinki z rzędu, bo to wczoraj miałem potężną dawkę 4 odcinków z rzędu, no to jest kurna... Parę godzin z kronikami. Dzisiaj to jest drugi. No i ostatni niestety. Też 3 godziny, nie 3 godzinki, 1,5 godzinki, chociaż nie wiem ile poprzedni trwał. I kurde, teraz taka przerwa, no ale dobra, no. Jakoś sobie chyba damy radę, może będę miał czas na przemyślenia. Albo wy mi coś może ciekawego w komentarzu podrzucicie, jakby może coś... Nie wiem, nieważne, tak zgaduję teraz. Dobra, to idźmy tylko odebrać tę chatę i takim właśnie przytupem sobie zakończmy. Wy będziecie mieć ciągłość odcinków, także tutaj wy nic nie tracicie, ale ja muszę zakończyć z przytupem dla samego siebie. Co to za typek? Zielone włosy, dobrze widziałem. A to jest... A, będzie się chciał pojedynkować ze mną, tak? To jest ten sam chyba. Tak, nie, to... To znowu ty. Tym razem dostaniesz porządny łomot. Za chwilę siniaków będziesz miał więcej niż palców. Im większa pewność, tym większy upadek. Właśnie, on ma kuszę. Czy ja tu do niego podbiegnę? On jest całkiem dobry z tej kuszy, widzę. Dobrze. Dawaj, co tam miałeś ciekawego? Gdzie mu ta kusza spadła? Nie wiadomo, bardzo możliwe, że gdzieś poza mapę. Dobra, wstawaj typie, bo mam dom do kupienia. Kupiłem dom i mam więcej złota niż miałem. Nie, bo ten tysiak, co wygrałem przed chwilą, zaraz oddam, także... Wyjdę na zero w sumie. O, moja głowa... Jasna cholera! A, moje gnaty! To nauczka dla ciebie. Odczep się wreszcie ode mnie i zapomnij o tej sprawie. Ach, nie wkurzaj mnie! Coś czuję, że następnym razem przyjdzie w jakiejś potężnej zbroi z jakimś potężnym dwuręcznym łomotaczem, ale zobaczymy. Do 3 razy sztuka i może też zginie jak ten chłop z Wiedźmina. Też przy ostatniej walce.
Niestety był koniec jego przygody. Zobaczymy, jak to będzie. Albo też przyprowadzi kolegów. Jeśli już całkowicie będziemy się inspirować tym questline'em z Wiedźmina. No to Kazim sobie tak dzionek se pomieszkał. w trochę lepszych warunkach. Jesteś wreszcie. Przywitaj się z nowym właścicielem domu w Starym Mieście. Muszę przyznać, że sędzia był trochę zdziwiony, ale nie miał wyboru i musiał sprzedać mi ten dom. Zająłem się też plakatami, więc nie będą mieli na nas żadnych dowodów. Pozostaje teraz jedynie kwestia mojego wynagrodzenia. Wiesz, trochę się nachodziłem, nadstawiałem własną głowę. Na drugie tyle, ile musiałeś zapłacić. Co powiesz na drugie tyle, ile musiałeś za niego zapłacić? Liczyłem na trochę więcej, ale zgoda. Kurwa, bez przesady. To był twój plan, a ja i tak nie mam zamiaru zostawać tu na dłużej. Proszę, to klucze do domu. Pokręcę się jeszcze trochę po Archolos i gdy sprawa trochę ucichnie, to podpiszemy u Mateja dokument dotyczący sprzedaży. Aha, ale klucz już mam, tak? Tylko teraz czekamy na... Otrzymałem klucze, aby sędzia nie kończył, że poinformuję go o wykonanej robocie. Aha, tylko gdzie ja go znajdę? Dobra, walić to, wchodzę do środka. O, jak tu pusto. Tu nic nie ma, urządź dom. O, dobra. Kurde, trzeba kończyć, a to takie rzeczy. Szczerze, po cichu liczyłem na teleport. Po cichu liczyłem, że będę miał teleport do swojej chaty. Ale nie chciałem głośno mówić. Jest, bardzo ładny. Dobra. No to przeciągnijmy trochę ten odcinek, co? Jako, że ja będę miał przerwę niedługo od goticzka. Dobra. No jak to? Co to za quest w ogóle? A nie, to nie był quest. Dobra, no nie wiem, co to był za wpis. Urządź dom, urządź sypialnię, ustaw łóżko, jak to działa? Aha, nie mam, muszę kupić pewnie ten. Ej, ale zawieść trofea. Aha, też nie mam nic, dobra. Czyli pewnie muszę iść, bo tu jest sklep meblowy w tej dzielnicy. Pewnie muszę tam to kupić i dopiero wtedy będę miał cokolwiek tutaj. Do dyspozycji, no dobra, to... O, tu jest sklep meblowy. Fajnie, po sąsiedzku. Dobra, ale pójdźmy do tego sędziego, załatwmy tę sprawę faktycznie do końca. Ej, Kazim trochę mi się wydaje, nie wiem, wy się wypowiedzcie, trochę chyba przesadził z tym, że chciał 2000 za to wszystko, nie? Trochę się musiałem nachodzić, pozrywać plakaty. Stary, gdyby nie ja, nie miałbyś nawet 1000, więc... Wydaje mi się... Nie, to jest pan gubernator. Hej. Rozwiesiłem wszystkie ogłoszenia. Jesteś pewny, że rozwiesiłeś dokument we wszystkich miejscach? Na licytacji nie było prawie nikogo. Tak, wciąż tam wisiały, gdy ostatnio przechodziłem. No cóż, ten dom musi mieć gorszą reputację niż myślałem. Dobrze, że w ogóle udało się go sprzedać. Oto twoja nagroda. No i ekstra. I co, skończone? Skończone, dobra. To jeszcze na szybciutko do sklepu meblowego. Zobaczymy, jak to tam wygląda. I ile to kosztuje przede wszystkim. Zaraz się okaże, że wszystkie moje skóry będę musiał sprzedać. Sprzedawca. Witaj. Katrina. Dzień dobry. Chyba cię tu jeszcze nie widziałam. Nazywam się Katrina i wraz z mężem prowadzimy ten oto sklep meblowy. Jeśli twoje mieszkanie wydaje się puste i chcesz je trochę ono jest puste, a nie wydaje nie się znajdziesz puste. Lepszego miejsca. Chciałbym przejrzeć twoją ofertę wyposażenia domu. A więc to ty jesteś tym tajemniczym kupcem, któremu udało się kupić dom za bezcen. Nie wiem, jak udało ci się to zrobić, ale gratuluję zakupu i mam nadzieję, że teraz będziemy się regularnie widywać. Zdecydowanie. Aha. No dobra, trochę kosztują te rzeczy, ale też bez jakiejś niesamowitej przesady. No dobra, o, kapliczkę sobie mogę wstawić nawet, wow.
Dobra, co my tu mamy? Kącik alchemika, głowa niedźwiedzia, zwykłe łóżko, biedne łóżko, bogate łóżko. No to wiadomo, nie? Że bogate łóżko. Dawaj. Kącik łuczarza. Kącik łuczarza na pewno. Zobaczymy, jak to wygląda. Duży dywan, jakieś kuferki. Weźmy, no może bez przesady, weźmy taki zwykły kuchnię. Kącik araks. Kącik? Dobra, może i kącik. Kącik południowca, tapeta. O Boże. Tapeta 6. Zielona, dobra, biorę. Nie wiem, gdzie to będę mógł umieścić, ale biorę. Duży, prosty, mały. No, oczywiście, że duży. Szybka podróż pod dom. Ej, jasna sprawa. Manekin. No, niekoniecznie. Głowa cieniostwora, jak najbardziej. Okrągły, bogaty stół. Bogaty, duży stół. Głowa trola, wilka, a tam niedźwiedzia jeszcze była, to też sobie weźmiemy. Jakiś ładny dywanik. Dywan 7 powiedzmy. Dobra, na razie tyle. Biblioteczkę też sobie weźmiemy. Po jednym regale. W sumie kącik alchemika i kowadło też od razu mogę już sobie wstawić. Co to jest? Kącik klasztorny. Gdzie było? Tu jest kowadło. Dobra. Chciałbym przejrzeć ofertę, gildie pozwalają, skąd bierzecie? Dobra, nieważne. Meble zostały przeniesione do domu, ekstra. Jak podobają ci się moje nowe szaty? Jesteś pewien, że pamiętałeś, żeby je założyć? Wyglądają wyśmienicie. Wiedziałem, że ktoś w końcu pozna się na moim guście. Proszę, to dla ciebie. Dzięki. Mam nadzieję, że nie jesteśmy sąsiadami. I ja mówię, co za koleś tu stoi? A to kurde, prywatny ten. Prywatny transport. Widzicie, jaki jestem szanowany w gildii. Dobra, urządź sypialnię. Ustaw łóżko, ustaw bogate łóżko. Okej, okay, ustaw skrzynię. Ustaw zwykłą skrzynię. Okej, okay, ustaw stół. Prawa strona. Bogaty okrągły. O cholera. Dobra. Ustaw biblioteczkę. Nie, myślę, że biblioteczka będzie tutaj spoko. Ustaw kominek. Duży kominek, oczywiście, że tak. Ławkę nie wziąłem żadnej. Manekiny, połóż dywany. Dywan 7. Dobrze. Zawieź trofea. Wilk. Niedźwiedź, cieniostwór, troll, fajnie. Zawieź obraz, no obrazów nie kupiłem żadnych. Pokój dzienny, kącik frakcyjny, kącik Araxos. Aha, o to chodzi z kącikiem, no to jasne, że Araxos, no kurde. Ustaw biblioteczkę, duży regał, stół. Duży, bogaty. Dywany. Jakieś? Nie, chyba tylko jeden kupiłem. No. Dobra. Rośliny, trofea, obraz. Tu już nic nie mam. Warsztat. O właśnie. Kącik kowalski. Ustaw narzędzia. Kącik łuczarski. Ustaw narzędzia. Kącik alchemiczny. Kącik kucharski. Dywany, obrazy. Podwórze. Posąg Boga. Aha. I ściany, tapeta. Yeah! O Boże, jak zajebiście! Czym? Jak zajebiście, nie wierzę. Tu na wejściu, ładnie. Czy to jest funkcjonalne skrzynia? Nie, to jest po prostu taki oto kącik sobie. Ale ekstra! A się jaram. I sypialnia, no kurde. Klasa. I skrzynia moja prywatna, własna. Mogę tu chować rzeczy, przechowywać. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Dobra, moi drodzy. No tym oto bardzo, myślę, pozytywnym akcentem sobie zakończymy ten odcinek. Tu jeszcze widzę. Ciekawe, czy mogę wszystkie trzy sobie posągi bogów tutaj pierdyknąć. Pewnie tak.
To co? No na dzisiaj to tyle. Dziękuję bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, możecie zostawić łapę w górę albo suba, albo jedno i drugie. Ja dziękuję bardzo wszystkim osobom wspierającym kanał. Wy wbijajcie na Discorda, Instagrama i Facebooka. My widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia, do usłyszenia. Trzymajcie się, hej pa!